Kuba, jak ocenisz swój debiut i debiut tego nowego MKS-u w sezonie 2019-2020? A z jednej strony 0 punktów, a z drugiej strony pełen niedosyt, bo biliśmy się jak równy z równym w secie trzecim, czwartym. A wychodziliśmy na 18-17 i nagle w ciągu tam półtorej minuty przegrywaliśmy 20-19, już nie dochodziliśmy. Jest niedosyt, ale jest satysfakcja, bo naprawdę to był kawał dobrego meczu. Biliśmy się, przypominam, z jednej strony stali reprezentanci Polski, a z drugiej strony chłopaki, który jeszcze jeden grał w pierwszej lidze, drugi był czwartym przyjmującym, w trzeci, czwartym środkowym, więc z tego trzeba być zadowolonym z wyniku. No szkoda, bo jeden punkt uważam, że należał nam się dzisiaj. Byłeś na meczu w Gliwicach, na Superpucharze Polski, tam oglądałeś projekty w meczu z Zachsą Kędzierzyn-Koźle. Dziś to był ten sam projekt, czy gra tego zespołu różniła się od meczu w Superpucharze? Nie, myślę, że nie. Tam po prostu te problemy, które miała Warszawa, Zachsa lepiej wykorzystała. My po prostu tam brakowało wykorzystania tego 18-17, czasami złe nasze decyzje. I zamiast prowadzić 22-20 w tym trzecim, czwartym secie, no to przegrywaliśmy. I tutaj ta różnica była. A Warszawa nic nie zaskoczyła, bo no znamy tych chłopaków, no ciężko się zaskoczyć. Za chwilę spotkanie z Zachsą. Któremu elementowi siatkarskiego rzemiosła poświęcicie najwięcej czasu? No na pewno atakowi z lewego skrzydła i to na quicku, na wysokiej piłce, bo tego nam troszeczkę dzisiaj jeszcze brakowało. Jeszcze słowo o Fayazim. Nie ma go z nami. Kiedy przyleci? Kiedy będzie? Mam nadzieję, że wyleci jutro rano, więc dzwonił dzisiaj, rozmawialiśmy. Cierpi pod ambasadą Teheranu, bo nie może tego paszportu odebrać, ale mam nadzieję, że na Zachsę będzie gotowy.